Cześć, cześć, z strony Przemyto. Witam was już tutaj w drugim odcinku Farming Simulator. Jeżeli widzicie ten odcinek, znaczy, że mój warunek został spełniony. Pod ostatnim filmem było dokładnie dwie łapki w górę i to znaczy, że ruszamy z maratonem. To jest już drugi odcinek maratonu. Przypominam, że maraton trwa przez dzień dzisiejszy, czyli sobotę, jak i niedzielę. Filmy pojawiają się od 10 do 18 co 2 godziny, a w niedzielę podsumowujemy wszystko live'em. I tak, to nie jest, jak widzicie, to nie jest śnieg. Po prostu teraz tą wapnem działamy. Jak widzicie, taką specjalną wapniarkę kupiłem. 1100 kredytu mamy. Niestety. Bo okazało się, że rozsiewacz, który chcieliśmy kupić w tamtym odcinku, okazało się, że nie bierze wapna. A to bierze oba rodzaje nawozu, więc po prostu myślę, że będzie bardziej opłacalne. I zobaczcie, jaka jest genialna tekstura tego. Śniegu chciałem powiedzieć. Genialna tekstura wapna. Naprawdę. Już tam widzicie w tle pracownika, który... który głęboszem pracuje. I prawie na jedno pole pół zużyliśmy. Dobrze, tutaj weźmiemy. A, trzeba rozłożyć. Który głęboszem kultywuje. Gdyby... To jest zamiast puga. To działa jak pług. Ale o wiele szybciej jest szersze. I wziąłem specjalnie takie, ponieważ wapno jest cięższe od zwykłego nawozu. Wziąłem to z myślą o wapnie. A no, taki rozsiewacz będzie szerzej brał. Będzie lepiej rozsiane według mnie, więc to czysto względy ekonomiczne. Jak widzicie, na takich są jakieś taśmy, pasy podające to na rozsiewacz i no wiadomo, standardowe, kręci się i pasy podające na rozsiewacz. Ale jeszcze jedną fajną opcją, o czym zapomniałem wspomnieć. Widzicie to. Może wysiągnę i wam pokażę. Widzicie to? Są pasy, oczywiście. Nie, to są kable. One normalnie działają, jak widzicie, możecie zobaczyć, one normalnie działają. Końcówki, wszystko normalnie działa i to jest wszystkich. Zapomniałem o tym powiedzieć, tak samo jak wałwom, tak samo. W ogóle teraz zobaczycie jedną rzecz, tylko nie wiem, czy przypadkiem za mało nawozu nie kupiłem. Dobra, trzeba nakręcić. Niestety trzeba będzie usunąć te krzaki, ale chyba wiem jak. O, tam też jest jakiś zamek, czyli każda mapa ma jakiś zamek. Dobrze wiedzieć. Pod klawiszem I możemy rozładować. Tak, możemy rozładować, tylko coś daleko się rozładowało. Na przykład mamy pusto i możemy załadować. Na przykład tak teraz nawóz. Ja nie wiem, czy nie za mało tego nawozu. Teraz sprawdzimy. Nie, tego leci mało. Wapnia leci więcej. To dobrze. Jak widzicie, że już przywiozłem siewnik, więc to oznacza, że zaraz będziemy po prostu siać. Takie prace wiosenne, polowe stricte robimy. Tutaj odstawiamy. W ogóle z pierwszej osoby jest bardzo ładny widok. Wow. Będę chciał, żeby ten materiał nie był aż tak bardzo pocięty jak poprzedni. Ale jak widzicie, mamy 2000, to jest bardzo mało. Będziemy musieli się na czymś odkuć. I ja myślę, że coś, co jest w cenie. W cenie zawsze jest soja. Bo nową uprawę mamy również owiec. Ale to jest bodajże owiec, jak się nie mylę. Bo to jest rzepak, słoneczniki. W ogóle wow, jakie to jest tanie wszystko. Trudny poziom naprawdę jest trudny, czyli będziemy musieli na tym. No, trzeba będzie się postarać, I znowu portowym elewatorze. No, ceny tego są bardzo zbliżone. Zobaczymy. Tutaj będzie naprawdę rozwój trwał bardzo wolno. A zresztą może jakiś live z farminga odpalimy. Właśnie ten niedzielny live. Może jakiś, nie, w piątek to musiał być, bo to ja nagrywam, wiadomo, wcześniej na maraton. To jest rzeczą prawie że oczywistą. W ogóle ja nie wiem jak ten... jak tym pracować. Czy tak będzie ok? Nie, w sumie nie będzie ok tak. Bo w ogóle jak to się trzęsie. Dodali wszystkie te real module, co było. Te wszystkie moduły realne. Co ja się je... nie zmieniłem. Z
Soja, soja. Co to jest? Czyli co, jeszcze raz lecimy. Zagadałem się i takie to są... Takie to są efekty. Wow. Pewnie jak zrobimy jakąś część, a tutaj skończy, to jak widzieliście w poprzednim odcinku, oba te ciągniki mają tą samą moc. Więc po prostu weźmiemy i... Nie będziemy czekać, aż ten skończy i dopiero wtedy. W sumie swoją drogą tutaj też są kable. To jakaś hydraulika czy coś jest. Tutaj w ogóle przy przyczepie jest chyba najwięcej, co zauważyłem, kabli. Więc super. W gumie zwierząt, wstępnie przeglądając sceny, zauważyłem, że kury są bardzo opłacalne. Więc ja myślę, że w niedalekiej przyszłości na tym polu może coś powstać w związku z kurami. Albo w ogóle na tym terenie. Może się w drwala pobawimy. W sumie taka zabawa drwala nie byłaby głupia. O ja, nie, nie. O kurde. W ogóle w tym farmingu bardzo fajnie się jeździ z pierwszej osoby. Dzięki temu realizmowi bardzo, jak tutaj koła tak lekko mielą. Wow, ale jak zamielił przyruszeń. No. Naprawdę mieli. I powiem tak, teraz poproszę. Chociaż nie wiem, tak jak mówiłem, kolejny warunek. Bijcie dwie łapki w górę lub więcej, aby żeby wziąć kolejny materiał. Ja wiem, że to jest śmieszne, ale naprawdę wbijajcie, bo to jest początek maratonu. Maraton na dobry początek. Dawno mnie nie było, bo musiałem parę rzeczy uporządkować. Niedługo też może więcej FPS-ów się pojawić. W ciągu 2 miesięcy planuję parę rzeczy zmienić w komputerze. Więc będzie te, nie tak jak teraz, około 30 FPS-ów. Właśnie nie wiem, czemu to tak. O, w ogóle jedna rzecz. Widzicie te ptaki? Te ptaki są genialne. O. Są chyba jakieś... Nie wiem, nie jestem znawcą ptaków, ale one sobie startują. Lecą w górę i lądują. No, po prostu siadają. To jest bardzo fajne. Bardzo fajnie sobie, nawet cienie ich są. Zobaczcie tutaj taki cień. O. Bardzo fajnie. Jakby tutaj on w ogóle nisko leciał, ale ogólnie, ale tak są wyżej, to naprawdę szacun Giant Software za taką genialną grę stworzyć. Tylko ziemniaka w sumie, ja zauważyłem, trzeba zawsze orać. Więc może w przyszłości więcej tych głęboszych będzie zakupionych. Jeszcze naprawdę widziałem parę fajnych, tutaj na przykład kultywatorek fajny z agregatem, że od razu można siewnik, który nie ma tego agregata. No, tych talerzy z przodu, że można podczepić. Nawet wam teraz pokażę, bo to czemu nie. To są te, brony mechaniczne. Tak jak te, które normalnie z przodu są, one działają sobie jak brony, ale z tyłu na przykład, no to jest jeszcze niepoprawione. Ale po prostu do górzystych terenów się nie nadaje. Na przykład może sobie poczepić sadzarkę, siewnik. Nie wiem jak to z siewnikiem jest, bo siewnikiem nie sprawdzałem. W ogóle jak to jest fajnie zrobione, że ten wał, ta końcówka jest tak pochyła. W ogóle kiedyś nie było tych wałów przy maszynach. A teraz pięknie, elegancko są. Farming musiał się postarać. Częściowo też trójwymiarowe te animacje, trójwymiarowe tekstury gleby są, bo wiecie, takie nierówności są. Może to nie jest w silniku graficznym, że my tego nie widzimy, ale odczuwamy. O, jak tutaj mieli. Są wszystko real module. O, jak zjechałem. To mielenie to jest real module. To gnicenie się upraw. To jak skończy, to musimy tutaj na to pracownika. O, właśnie, możemy w sumie kiedy indziej to zrobimy. Podoramy trochę. Ale naprawdę, może się w kolejnym zajmiemy jakimiś zleceniami. Zobaczymy, bo tutaj też w ogóle system misji jest bardzo fajny w farmingu. Nie będę o tym opowiadał teraz zbytnio, ponieważ to jest niepotrzebne na chwilę obecną nam. W ogóle te z nowych upraw, tak jak bawełna, to jest siane z takich siewników, co kukurydza, buraki cukrowe, bo dokładnie z tych siewników to jest siane i to jest tylko, mamy jeden kombajn, więc
Myślę, że to może być problematyczne spisane do wapełny. Cena zapewne będzie niska, bo to z racji tego, że to jest poziom trudny. Więc zobaczymy. Oczywiście nowych widzów, jeżeli tutaj jesteście, serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, aby pozostać na dłużej. Może jakiś kolejny materiał będzie jakiś Eurotracka? Co o tym myślicie? Kolejny materiał z Eurotracka. To nie byłby zły pomysł. Naprawdę. Kolejny materiał Eurotrack. Jakiś taki, albo jakiś Minecraft, Bedwarsy czy coś. No, to już tutaj decyzja należy do was. A może Skyblock? No to jest... Myślę, że Skyblock może być ciekawy. W ogóle tematyka Minecrafta może być ciekawa, bo to niby, że stara gra, ale wciąż popularna. A może jakiś Roblox chcecie, który pojawiał się u mnie dotychczas tylko na live'ach. No zobaczymy. Mamy sporo filmów do wykorzystania. Zresztą tego, że była premiera Farminga, będę chciał trochę poutkać Farminga, więc jutro na starcie o godzinie 10 spodziewajcie się jutro też filmu z Farminga, więc zobaczymy. Może jakieś MTA, co się ostatnio na live pojawiło. Zresztą raczej nie będę chciał na live, ale to jeśli bardzo ładnie poprosicie, to może jakiś treść polamimy razem polamimy z ekipą skrzydłowego, bo czemu nie? W ogóle jestem ciekawy, czy tutaj gdzieś jest... Nie, nie ma pokazane. Ale w ogóle jak idziemy na tempomacie, tak, to ten pedał gazu nie działa. Szkoda, że jeszcze skrzyni biegów nie ma, takiej normalnej. To już by było naprawdę super. Że akurat, nie wiem, inna prędkość po prostu przerzucanie. Też ogólnie w Bizonie mi brakuje jednej rzeczy. To we wszystkich, nawet w Bizonie 17 mi brakowało. Takiego czegoś, nie wiem czy wiecie... W FS-ie 15 były takie mody z kombajnami, to już starsi gracze korzystający z tych modów, że niektóre mody miały takie coś, że można było wstawać, że taka pozycja jak gdyby się stało i prowadziło kombajn. Takiego właśnie bizona, zależy te bizony bez kabiny takie miały, czyli takie jak tutaj mamy. Brakuje mi tego, że jak gdyby tak ledwo widać tą kierownicę, że ogólnie widać bardziej header na stojąco. Naprawdę tego mi bardzo brakuje. To jest coś, czego mi w Farmingu w tym Bizonie mega brakuje. Też w ogóle musimy zobaczyć, ile taka wiata kosztuje, bo pasowałoby, żeby to nie stało sobie pod chmurką. Bo to coś będzie nie tak. W ogóle to jak się jedzie, to te wszystkie koła ugniatają. To też jest przekozak. To też jest mega dobre, że właśnie to nawet dopracowali. Zobaczymy, może jakiś materiał z GTA się pojawi. Nie wiem. Subskrybujcie kanał. Klikajcie w dzwoneczek. Dawajcie subika łapeczkę w górę. To zobaczymy, co to będzie. Właśnie i też na tym live'ie w jutrzejszym o godzinie 20 postaramy się ten wykonać podsumowanie tego. Ile wyświetleń, co i jak. W sumie najmniej będzie miał wyświetleń film z godziny prawdopodobnie o 15, chociaż mogę nakreślić takiego hita, że może mieć najwięcej. Nie wiem. Na pewno też podczas tego maratonu planuję powrót do takich serii jak My Summer Car. To jest coś naprawdę bliskie mojemu sercu. W ogóle to jest pierwsza gra, która się pojawiła na kanale. A widziałem, pojawiły się mega nowinki. Nie wiem nawet, czy ta gra już nie wyszła. Że to nie jest pełnoprawna gra. Więc zobaczymy. Jeszcze tutaj na koniec troszkę porobimy tym. Właśnie zobaczymy, jak nawóz jest. Ten normalny, zwykły nawóz. Tutaj mamy okazję. Tutaj już zatrudnimy sobie pracownika. Co? To chyba był żart. To był żart. Nie. To był żart. Że ja na... no widzicie. To takie dogonienie. W ogóle zobaczcie, że ja w ogóle wysiądę. Wow. A w ogóle on się zatrzymuje. Jak widzieliście, wsiedliśmy. Ten pociąg normalnie jechał. I to jest normalną rzeczą. Teraz farmingu wprowadzoną. O, tutaj sobie dokończymy. Żeby zobaczyć, jak to działa. Że normalnie pociągi jeżdżą. Czyli, że może na tak, nie wiem, spotkać pociąg normalnie jadąc. W ogóle jak to się ugina. Wow, jak to genialnie chodzi. Zobaczcie na jego nogę. Klikam. Poczekajcie.
Nie będę puszczał. O, to jest genialne, po prostu genialne. Nowy silnik gry robi swoje. Bo tutaj jak tak jedzie, to jest uginane. Uginanie się, no naprawdę. Bo jak te opony się zanurzą. Są takie głęboko zanurzone. Ja nie wiem. W ogóle oba te ciągniki mają taką samą moc, więc... A takie szczególiki tutaj są. Tutaj ten. W ogóle, żebym dobrze jechał. Tutaj w ogóle wiatrak odchodzenia, szczegóły takie, no... Nie wiem, czy były. I to jeszcze trójwymiarowe. Nie wiem, czy w 17 takowe były. W ogóle od akumulatora kable. To jakiś chyba... Nie wiem, czy ten pasek płynowy. On się porusza, czy nie. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Ale naprawdę, to jest genialne. Tutaj szkoda tego noszą. Tutaj, jak widzieliście, podczepiliśmy obciążeń. Można coś tutaj podczepić. Nie wiem, w sumie jakby się uprzeć, to można nawet i siewnik tutaj podczepić. Ale my nie mamy tak wąskiego siewnika, żeby od razu tak grać. Chociaż jeśli był jakiś wąski siewnik, ten najmniejszy, to czemu nie? To byłby bardzo dobry pomysł. Albo kultywator. Chyba do przodu ciągnika nie można tego podczepić. Był on ma to jest przód, to jest Fiat 1300. No, powiem tak, jak na taki starszy ciągnik, bardzo fajny jest. Naprawdę. Nie jest tak, że to jest jakiś kupi ciągnik. W ogóle ja tutaj zacząłem już 16 minut nagrania. Ja już ponad moje ramy czasowe tego odcinka wychodzę. Myślałem, że tak po jakichś 10 minutach skończą mi się tematy do mówienia. A tutaj nie. Rozgadałem się o tym maratonie. W ogóle te szczegóły są dorobione, w ogóle cała grafika. Naprawdę. O, widzicie. Też nie wszystkie są podczepiane, bo tutaj nie ma miejsca zbyt wiele. To jest część podczepiona, reszta sobie wisi. Więc to też odnośnie tych kabli, to jest... Cały czas mnie to zadziwia. Chóry są. To naprawdę opłaca się na nich zarabiać. Zobaczymy tylko jak to jest. Jak to tutaj jest? Pewnie na łatwym, bo wiem, że na normalnym kosztuje około 3000 podchodzi cena jajek, a tutaj około 1000, więc... Aha, czyli... Wow, wow, wow! To ma dopiero rozrzut. Wow, wow, wow. Ale to ma rozrzut. Czyli do wapa ma mało metrów, około chyba 12. Aha, czyli do wapa ma mały rozrzut, a do tego ma naprawdę już taki konkretniejszy. Więc oto stwierdzenie tym faktem, widzicie, ja gram farminga prawie ponad tydzień, bo jak kupiłem w dniu premiery. Gram ponad tydzień i ciągle mnie ta gra zachwyca. Akurat tutaj, o, piękny ten screenshot. Pewnie widzicie go na miniaturce, albo jakiś inny, nie wiem jaki wybiorę. Ale zobaczcie. Ciągle farming potrafi sprawić, że zaskoczenie. W ogóle ten zestaw będzie najlepszy do nawożenia, bo na cienkich oponach cały. No. A my czekamy, w ogóle jak to się nawet pod kołami ugina. To jest po prostu przegenialne. Nie wiem, czy pod tym się będzie uginało, ale wiem, że pod ramionami... O, właśnie, nawet jadąc z tyłu. Nie wiem, czy te kwiaty zareagują. Nie, te kwiaty nie zareagują. No to właśnie, tym oto takim stwierdzeniem kończymy ten odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji. I teraz na ekranie pojawiają wam się pewnie, albo jakieś outro będzie, to zobaczymy. Pojawiają się jeden film kupowany przeze mnie, a drugi najnowszy. Więc dobra, trzymajcie się i cześć.